Hej siemanko, witam was serdecznie, bardzo serdecznie, oczywiście na Matrunerowicach. Słuchajcie, co ostatnio się dzieje na Matrunerowicach, to naprawdę dużo, dużo spraw takich do załatwienia, żeby wam pokazać. Otóż mamy nowego, tak jakby, mieszkańca. Zobaczcie, tak wygląda domek Kati, już wam pokazuję. Nowy domek Kati, który wspólnie razem zbudowaliśmy. No i pokażę go oczywiście z dołu. No i słuchajcie, no będzie trzeba do niej podejść. Patrz, jak pięknie to wygląda. Nie, ja muszę iść, podejść z tamtej strony i wtedy wam pokażę z innej perspektywy. Kurczę, naprawdę fajnie to wyszło. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się prezentuje. Troszkę odbiega stylem od tutaj, od Matrunerowic, ale nie jest tak źle. Kurczę, tutaj słabo widać. Dobra, zaraz. Dobra, tam kaktus mnie uderzył. Ale wiecie co? Coś tutaj jest napisane w ogóle, coś nowego. Kati jest teraz u ciebie, niestety, lecz ona wie, gdzie jest Lucy. I coś przed tobą ukrywa. Lepiej się dowiedz, co ona planuje. O kurczę, widzicie to? To chyba jest informacja od on. Dobra, wiecie co? Trzeba będzie to po prostu rozwalić, żeby Kati nie wiedziała o tym, że ja wiem, że ona wie, gdzie jest Lucy. To chyba ona ukryła. Słuchajcie, musimy zobaczyć, co ona planuje. Wiecie co? Jakoś potka na niewidzialność. Dobra, mam na 3 minuty, więc bardzo, bardzo słabo. Może gdzieś jest oczywiście dłuższa. No dobra. Nie możemy jej się pokazać, wiecie co? Nie możemy jej się pokazać. Dlatego szukam szybko potki na niewidzialność. Dobra, weźmy jeszcze to. Ściągam oczywiście całą zbrojkę. Wrzućmy tutaj te itemy. W ogóle one nie są mi teraz potrzebne. Więc słuchajcie, będzie mega grubo. Bo jak widzicie, o dobra, mam na 8 minut i na 3 minuty, to będzie chyba wystarczy na stówkę, słuchajcie, wystarczy na 100%, więc idziemy, zobaczymy, co Kati robi u siebie w domku, w nowym domku. Od razu wam będę mógł pokazać mniej więcej, co tam się dzieje, no i zobaczymy, czy ma jakieś plany odnośnie właśnie mnie i Matrunerowic. Tutaj biegła Kati! O kurczę, dobra, szybko jakieś jedzonko. Dobra, brak jedzonka mam. Kurczę, troszkę mało jedzonka. Słabo, mega słabo. Dobra, tutaj nic nie ma. W tych skrzynkach kompletnie nic nie ma. Będę musiał się chyba przebiec do domku, wiecie co? Szybko tą potkę na 8 minut. Na 8 minut i lecimy, moi drodzy, do mojego domu, tam do tej willi na wprost. I tam sprawdzimy, czy jest jakieś jedzonko. Dobra, bo Kati już tutaj jest, zobaczcie. Dobra, co ona tam knuje? Patrzcie, w skrzynkach coś tutaj, patrzy sobie. Dobra, jestem niewidzialny, jestem, okej. Dobra, powoli, żeby nie słyszała nawet kroków. Okej, coś tutaj zrobiła, skrzyneczkę jakąś? Patrzcie, nie wiem, czy ona coś wzięła stąd, czy nie? Dobra, weźmiemy, wyrzucimy te itemy. Oj, tutaj kolejna potka. Dawajcie jeść, jeść, jeść. Kati jest u mnie w domku. O kurczę, co ona knuje? Patrzcie na to. Okej. Na razie jej nie słychać nic tutaj. Jest kolejna potka na niewidzialność. Dobra, wezmę na wszelki wielki wypadek. Okej, tutaj jest jedzonko. Czy ona zabiera jedzenie? Czy co? Dobra. Nic na razie nie widać. Dobra, marchewki tutaj po prostu czegoś szuka, słuchajcie, ona czegoś szuka. Czy ona faktycznie chce... Okej. Jedzonko, czy jest jakieś jedzonko? Nie ma. Dobra, muszę to wykombinować w taki sposób, że jeśli ona zagląda do skrzynki, to i ja będę zaglądał. Nie? Dobra, mam nadzieję, że nie widziała tego. To jest kolejna potka na niewidzialność, dobra. O, chleb był, dobra, bierzemy szybko. Dobra, bierzemy chlebek, oj! Miałem w rączce przez chwilę. Dobra, więc lepiej ja tutaj parę rzeczy sobie po prostu wyrzucę. Okej. Patrzcie, co ona tutaj patrzy. Okej. Dobra, nic dalej nie widać. Dobra, co to za skrzyneczka? O, ile bloczków, kurczę. Coś wzięła. Czarną tą terakotę, dobra. Czy coś jeszcze? Dobra, wzięła coś. Musimy sprawdzić, co ona takiego ma przy sobie. Dobra, jest niewidzialność, bo tak się dziwnie na mnie popatrzyła, jakbym normalnie mnie zauważyła. Dobra, zjedzmy. Pobiegła na górę. Okej, pobiegła na górę. Więc może pocisnęła do swojego domku. Od razu bym mógł wam pokazać ten jej domek nowy. Dobra, tak, chyba biegnie. Ty. Biegnie bez kitu. Dobra, ciśniemy za nią. W takim razie trzeba by było... Okej, skoczyła do wody. Ty, co ona tam ma? Dziwne, tutaj przecież jakoś tak biegła, zatrzymała się, obróciła i skoczyła.
Dobra, nie zamykaj, nie zamykaj! Uff, zdążyłem, dobra, jakby zamknęła drzwi, to by było podejrzane. O, i zamknęła, dobrze, ale najsik. Okej, okay. Rybkę. Czy ona jest po prostu głodna? Nie, jakiś shulker boxa, dobra, co ona tutaj ma? Co ona ma? Ile diamentów, zobaczcie na to! Skąd ona to wszystko wzięła? To jest mega dziwne, to jest mega dziwne, może to on przekupił ją, słuchajcie, że daje jej całego shulker boxa diamentów, a ona po prostu musi schować owieczkę Lucy. Może faktycznie to jest dobry plan. Ja cię nie mogę, żeby moją owieczkę poświęcić za tyle diaksów. No nie wiem, okej, okay, uwięziła mnie trochę, bo nie chcę drzwi teraz otwierać, więc zeskoczę sobie z góry. Dobra, chlebek, szybko chlebek. Dobra, ze szkieletem walczy, okej. Okay. Zjedzmy tak, żeby Katy nic nie widziała. Okej. Okay. Jest! Okej, okay, jest tutaj w wodzie. Patrzcie, coś knuje. Tylko ciekawe co. Dobra. I co dalej? Muszę wszystkiego się dowiedzieć, słuchajcie. Bo tutaj, jak widzicie, jest w ogóle jakaś druga część taka ukryta. No nie. Ej! Co tam jest? Co tam jest? Mam nadzieję, że się nie zamknie tutaj nic. Okej, okay, czy ona coś kombinuje? No jak widzicie, w tym momencie kopię jakiś tunelik w bardzo mega ukrytym miejscu. No i w sumie ja tutaj nigdy nie byłem w tym jeziorku. Pierwszy raz w sumie na Matrunerowicach. Okej, okay, patrzcie, Katy ma strzałę. To chyba po walce z tym szkieletem. Okej, okay, jest skrzyneczka. Dobra, co ona tam patrzy? Co ona tam rzuca? Co, jakieś diamenty? Okej, okay, dobra, uciekam stąd, bo otworzyłem skrzynkę akurat, jak ona nie patrzyła do skrzynki, więc może się coś kapnąć, że ja tutaj coś kombinuję. Dobra, na spokojnie, patrzcie, wraca czy nie? Nie wiem, czy jeszcze coś tam robi? Muszę zajrzeć. Dobra. Coś tam jeszcze wpada, słuchajcie. Na razie stoi. Nic, nie będę na razie zaglądał do tej skrzynki, bo jak widzieliście, tam było trochę diamentów. Dalej coś kopię, rozkopuję jakiś teren, okej, okay, okej. Okay. Dobra, wywalam ten klocek. Nice. Okej. Nic nie wiem, co się dzieje. Kwiatki jakieś, ej. Czy ona jakiś rytuał tutaj odprawia? Naprawdę, patrzcie, i jakieś drewno trzyma w łapce? Co? Okej. Co tu się wydarzyło? Ty, dziwna akcja, mega dziwna. Dobra, ja zwiewam stąd. Nie mogę tego klocka podnieść akurat, więc lepiej wyskakuję od razu za nią. Jestem. Wow. Szok, mega szok. W takim razie lecimy dalej, sprawdzamy, co ona będzie robiła. Mam nadzieję, że nic dalej takiego podejrzanego, bo muszę kiedyś z nią o tym porozmawiać. Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale dalej patrzy mi do skrzynek. Kurczę, to mi zaczyna się trochę nie podobać, bo tych itemów trochę tutaj jest i żeby zauważyć, co mi zniknęło, to będzie mega, mega ciężkie. Dobra, dobrze, że tej pułapki mojej nie zauważyła tutaj, macie pułapki tego przycisku. O, dobra, co dalej? Czy słyszała tłoki? Chyba nie, bo się nie obróciła nawet. Dobra, Katy, Katy, uciekaj, nie patrz na mnie. Dobrze, zostało mi 2 minutki potki, więc spoko, jeszcze możemy trochę pośledzić sobie. Ewentualnie mam jeszcze ze dwie właśnie potki na niewidzialność, więc na spokojnie dowiemy się dużo w dzisiejszym odcinku. Dobra, idzie teraz do koników. Zobaczmy, co ona tu kombinuje. Dobra, zamykam. Oczywiście. Ty, ona chce go karmić, czy co? Czy chce jechać nim? A, to ona nie wie, że konie nie jedzą kwiatów? Nie jedzą. Ej, bez kitu. Patrzcie, ona nawet nie wie. Co, pochodnią? Pochodnią? Nie. Koń nie chce pochodni. O, kurczę, creeper! Co ona tutaj się... Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Kurczę! Widzieliście to? Creeper wybuchł i uderzył moje koniki. Patrz, wsiadła na niego, ale zrzucił ją. Okej. Okay. Mega dziwne, mega dziwne. Dobra, to w takim razie będzie trzeba zobaczyć, dokąd ona chce jechać. Czy ona ma siodło? Czy ona nakłada siodło? Ty, bez kitu. Ona chyba chce jechać na koniu. No, mega akcja. Normalnie mega akcja, tym bardziej ten creeper jeszcze. Tutaj będzie trzeba, to wszystko będzie trzeba naprawić. Gdzie ona pojechała? Gdzie ona jest? Patrzcie, ona już jest tam w tym. Tutaj przy wyjściu. Okej.
Dobra, ej, rozwala to, dobra, pomógłbym jej to trochę. Okej, okej, rozwala, nie może wyskoczyć. Konia zabrała, patrzcie, dobra. Już teraz może wyjechać. 20 sekund, okej, dobra, to w takim razie lecimy jeszcze za nią. Zobaczymy, czekaj. Co jest? Okej, Kati zamyka i zobaczcie, nawet kotka ma tutaj przy sobie. Dobra, lecimy za nią, czy, tylko ja nie wiem, czy ja za nią dobiegnę. Ja nie wiem, czy ja za nią dobiegnę. Okej. Nie, jest git, dobra. Ale, no dobra, patrzcie. Cały czas przy tych konikach. Czy ona tutaj sprawdza to wszystko? Ła! Patrzcie, uderzyła mnie. O kurczę, ja mam wszystko w łapce. Matruner, co ty tu robisz? O Jezu, Kati. Siema. Spokojnie, spokojnie. Co ty mnie bijesz? Co ty robiłeś? Czemu mnie bijesz? Matruner! Co? Śledziłeś mnie? Nie. Nie śledziłem, a czemu? Za mną i nagle się pojawiasz? No wszedłem na serwer dopiero. Na pewno? No dobra. Kati, sprawa jest taka. Ty coś tutaj odwalasz, dziwne akcje jakieś. Wiesz co? Mega mi się to nie podoba, ja? Co ty robisz, no. Odwalam? Ja tutaj cię normalnie zaprosiłem, ciasto ci daję. No nie podchodź do mnie, bo ty mnie za mną biegasz. Słuchaj, ja tutaj przy ciebie przygościłem, dałem ci ciasto, zrobiłem dla ciebie domek, przygotowałem nawet bloki, a ty takie rzeczy robisz. Co robię takiego złego? No, wiesz co? Chodź ci pokażę. Faktycznie no, byłem na niewidce i coś zobaczyłem. Zaraz ci pokażę, chodź. No, co takiego zobaczyłeś, no? Po pierwsze, przyszłaś do mnie do domku, zaczęłaś sobie tam szperać, coś zabierać. W sumie nawet nie wiem co zabrałaś. No. Przypominać się coś tutaj? No, skrzynki szukałam, a co? Jakiej skrzynki szukałaś tu? A, u mnie szukałeś skrzynki? Żeby skrzynkę zabrać, no. Wejdź tam, co tam jest? No, tu jest Bo mega mi się to nie podoba, że tutaj sobie jakieś rzeczy robisz, takie dziwne. Ale to miał być prezent dla ciebie, a ty to zepsułeś. Co? Prezent? No i teraz możesz się topić w tej wodzie, bo mam dla ciebie prezent, a ty to zepsułeś, zobacz, no wejdź. Ale sobie. Ale Kati, ja dostałem informację nawet od on, że ty coś knujesz zobacz tutaj. Zobacz sobie, dobra. Ale to zobacz, dla mnie? Zobacz. No. Właśnie o za to, kurczę. W ogóle. Naprawdę? No. To ja cię przepraszam za to, że śledziłem, o Jezu, Kati. Naprawdę 10 diamentów no, dla mnie. Ale to niemiłe, że śledziłeś, Ała. Że mi nie ufasz, a ja ci chciałam prezent tylko zrobić. Ale słuchaj, i to dostałem informację od on, że ty jesteś tutaj jakby szpiegiem czy coś w tym stylu, ale no nie, ale chyba... chciałam tylko całą taką zagadkę zrobić, żebyś sobie dotarł do tego prezenciku i w ogóle, ale widzisz, zepsułeś to, ale prezencik masz. O nie ja cię. No, ale masz prezencik. Boże, Kati, dziękuję ci bardzo. Ej, dobra. To jakiś on naprawdę chce nas skłócić, słuchaj, bo dał mi informację, że ty wiesz, gdzie jest Lucy i chcesz zabrać mi wszystkie całe matrunerowice. Tylko że już ci mówiłam, że ja nie wiem, gdzie jest Lucy i że ja jej nie zabrałam, więc jakby nie ufasz mi. Kati, nie wiem, co mam robić. Tęsknię za Lucy. Ratuj. Gdzie jest Lucy? Była na Katylandii i nie ma jej na Katylandii. A Katylandii ja też już nie ma. Jakbym ją zabrała, to bym miała ją ze sobą, wiesz? Mhm. No dobra, Kati, wiesz co? Dzięki za prezent, mega mi się podobał. Ja lecę do domku, słuchaj, bo wiesz co? Mam jeszcze trochę planów do tutaj co porobić właśnie w domku, więc nie wiem, możesz się tam już do domku lecić spokojnie. Dzięki za prezencik i przepraszam za śledzenie i no, za te oszczerstwa. Nie tak? Miło, elo. No elo. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, Kati naprawdę tutaj zaplanowała jakąś dziwną akcję. I nie wiem, czy jej tutaj ufać, czy nie. No ale nie wiem, to faktycznie dała mi diamenty. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy faktycznie ten on dał dobrą informację. Możecie napisać, czy... Kati faktycznie to dała mi na prezent, czy po prostu zabrała mi diamenty i nie wiem, chciała schować, żebym nie widział. Dajcie mi znać w komentarzach, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami i zapraszam również do sklepu matrunertitiris.com, macie wszystkie linki w opisie. Także do zobaczenia i widzimy się już jutro, pa pa!
Tu, 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 tu.